Cześć kochani! Dzisiaj przychodzę do Was z wyjątkowym i zarazem nietypowym filmem. Będzie to film z rzeczą od dawien dawna znaną, którą bym Wam chciała bardzo serdecznie polecić, bo wiele osób zapomniało o tej rzeczy, a jest ona niezwykle przydatna, szczególnie wśród osób, wśród dzieci, które tak jak ja mają skłonność do różnego rodzaju alergii, na przykład na twarzy, ale nie tylko, na ciele. Słuchajcie, taką rzeczą dla alergików, która niejako chroni i pomaga alergikom, jest krochmal. Na pewno nie jedna z Was słyszała o tym z ust swojej babci albo mamy. Pewnie nie jedna babcia i mama krochmal robiły, krochmaliły serwety, krochmaliły obrusy, żeby były takie, wiecie, sztywne. Ale krochmalić można też pościel. I nawet bym powiedziała, że krochmalić trzeba pościel. Dlaczego? Dlatego, że krochmal jako taka kisielowata substancja, która można powiedzieć oblepia, ale nie nazwałabym tego w ten sposób, powiedziałabym osłania włókna tkanin, dlatego że krochmal przez swoją konsystencję niejako takiego kisielu, jeżeli tak można powiedzieć, to w zależności od tego, jaki sobie stężony ten krochmal zrobicie, w każdym razie krochmal niejako chroni naszą tkaninę przed różnego rodzaju drobnoustrojami i kurzem. Dlatego też ułatwia przechowywanie, niejako konserwuje nam tą pościel, a po drugie i najważniejsze dla mnie przynajmniej jako osoby, która miała ostatnio dosyć poważną alergię, uczulenie na powiekach, krochmal pozwala zachować w pościeli dłuższą świeżość. Dlaczego? Dlatego, że właśnie przez to, że osłania włókna, sprawia, że martwy naskórek nie wnika w te włókna w pościeli. Przez to też, że jest ta powłoka, nie wchłania się tak dobrze pot. I w ogóle, mając wykrochmaloną pościel, mamy wrażenie, ale nie tylko mam wrażenie, po prostu tak jest, ta pościel dłużej utrzymuje świeżość. Inaczej wygląda pościel po prostu wyprana, płynie i wysuszona, gdzie ona jest taka wiotka, wiecie, byle jaka, a inaczej wyprana w krochmalu, znaczy może nie wyprana, co po prostu wykrochmalona. Ja osobiście, bo wiem, że jest bardzo dużo preparatów takich chemicznych, może nie tyle chemicznych, co po prostu jest bardzo dużo takich gotowych krochmali dostępnych w sklepach, ja osobiście nie używam takich, robię sobie sama, bo uważam, że to jest na tyle proste i tak po prostu dziecinnie banalne i tanie w wykonaniu, prawda? Po co wydawać 4 zł na paczkę krochmalu, jak możecie sobie kupić mąkę ziemniaczaną całe kilo i mieć to na dużo razy, naprawdę. Ja sobie taki krochmal robię, raz na czas, po prostu wrzucam całą moją pościel, moczę, wywieszam, to sobie troszeczkę podeschnie i później prasuję. Dzisiaj przychodzę do Was właśnie z takim filmem dotyczącym krochmalu. Oczywiście jest wiele właściwości, które krochmal ma. Wiem, że niektórzy też zalecają kąpiele w krochmalu. Nigdy tego nie robiłam, więc nie wiem, szczerze mówiąc. Niektórzy też... I ogólnie bardzo dużo jest na necie napisane na ten temat. W ogóle ja Wam powiem taką historię, że ja jak byłam dzieckiem, to zawsze się dziwiłam, prawda? Po co w ogóle, mamo, moczysz tą pościel? Leżała po prostu ta pościel w takiej wielkiej, pamiętam, mieliśmy jeszcze taką metalową wanienkę, wannę, można by tak powiedzieć. W takiej metalowej wannie zawsze się moczyła ta pościel. Pościel, serwetki, obrusy, też moja babcia miała takie nad drzwiami jakieś takie firanki. Firanki w ogóle też były moczone. Także takie, te wszystkie rzeczy, ja się zawsze tak myślałam, że Boże, no po co? Po co to w ogóle robić? I nie mogłam się nadziwić po prostu jako dziecko. Po co w ogóle takie rzeczy robić, że się wybierze, to przecież to wystarczy. No i nawet powiem Wam szczerze, że się tym nie interesowałam i przez cały okres moich studiów, cały okres liceum, bo wtedy się już wyprowadziłam z domu, można tak powiedzieć. No w sumie można tak powiedzieć, tak było po prostu. Cały okres studiów, liceum i później po studiach. Ja w ogóle nie krochmaliłam pościeli, ale w pewnym momencie tak sobie, czy pewnego dnia tak sobie pomyślałam, że kurczę, chciałabym się wyspać pod taką właśnie świeżą, wykrochmaloną pościelą, bo pamiętam, jak pod takimi spałam w domu i to było takie super uczucie, naprawdę.
No i postanowiłam, że sobie zrobię krochmal. Gdzieś tam zadzwoniłam do mamy, zapytałam się, mama, jak to zrobić. Mama mi powiedziała, sprawdziłam się na necie, żeby się upewnić. No i od tamtej pory krochmal sobie pościel. No i tyle właściwie. Pokażę wam, jak to robię, chociaż moim zdaniem to nie jest nic takiego, wiecie, jakiegoś filozoficznie trudnego. Ale pokażę wam. Tutaj już mi się gotuje woda w garnku. Prawie się gotuje. I po kolei pokażę wam, co będę robiła. Jeszcze wam od razu powiem tak gwoli wstępu, że właściwie prała mi się pościel w pralce. Ja ją zawsze najpierw piorę po prostu w pralce. Później ona już jest wyprana, jest sobie w pralce cały czas, nie skiśnie tam, prawda, jak posiedzi 10 minut, to się nic nie stanie. No i w tym czasie właśnie przygotowuję sobie krochmal, czyli gotuję wodę w szklance, rozpuszczam sobie w całej szklance wody zimnej, rozpuszczam sobie krochmal, dwie łyżki albo trzy, w zależności, teraz ostatnio robiłam dwie, to teraz sobie zrobię trzy, żeby ta pościel była jeszcze bardziej taka, wiecie, zrobiona, bardziej wykrochmalona, bo wcześniej mi taka słaba wyszła. Zrobię sobie z trzech łyżek i później zatykam sobie brodzik korkiem. Nie mam wanny, jakbym miała wannę, to mi było prościej, dlatego korzystam z brodzika. Jak macie jakąś taką większą miskę albo, nie wiem, starą wanienkę dziecięcą, to sobie możecie zalać tą wanienkę wodą i tak samo moczyć, prawda? Ja nie mam niestety i na razie nie zamierzam się taką zaopatrzać, bo najprawdopodobniej będę się znowu przeprowadzać i bez sensu po prostu gromadzić graty, które później będę musiała przewozić, nie? Dlatego sobie zalewam brodziku, to mi wystarcza. No, zatykam brodzik, nalewam krochmal, ten cały ger, który mam, dolewam sobie trochę wody, żeby była cała pościel, prawda, zatykowana, zalana wodą, tak? Trochę tam merdam, a później jak już jest wymerdany i trochę sobie poleży, to po prostu wkładam do pralki. Nie wykręcam, bo ja nie mam na to siły, żeby wykręcać po prostu tyle pościeli, ile mam do prania. Także nie wykręcam, po prostu ją wsadzam do pralki na samo wirowanie, wiruje się i rozwieszam po prostu, tak jak się rozwiesza pranie. I następnego dnia, najprawdopodobniej rano, jutro, będę sobie to prasowała, ta pościel będzie już taka wilgotna najprawdopodobniej. Cieszę się, że mi się tak moje ta ręka, ale powiem wam, że trochę to jednak, mimo że mój aparat nie jest wielki, nie jest ciężki, to jednak mnie trochę ręka boli. W każdym razie kończę na razie. Będę wam po kolei pokazywała, co będę robiła. Buziaki dla was, pa! Wygląda właśnie krochmal przygotowany przeze mnie. Nie jest to jakiś, wiecie, wielki, ogromniasty jeden glut, tylko taki po prostu zagęszczona, można powiedzieć, woda. Włożyłam sobie całą pościel do brodzika, który na szczęście mam dosyć wysoki. Zaleję to właśnie tym wrzątkiem z krochmalem i by że tak powiem, cała pościel była namoczona, to doleję sobie po prostu ciepłej wody z prysznica. Dużo się mówi o tym, że nie powinno się na przykład twarzy, wycierać ręcznikiem takim, którym się wyciera resztę ciała, że w ogóle nie powinno się twarzy ręcznikami wycierać i że powinno się codziennie zmieniać pościel, na której się śpi, albo spać na takich jedwabnych poduszkach, które nam tej skóry nie podrażniają, które są, wiadomo, lepsze dla naszej skóry. I
uważam, że jedną z rzeczy, którą również powinno się robić dla takich osób, które mają problemy z cerą jak ja, jest właśnie również krochmalenie. Naturalnym krochmalem zrobionym samemu właśnie pościeli. Także to wszystko, co Wam chciałam powiedzieć. Pewnie Wam pokażę jeszcze, jak to wygląda. I tyle, moi drodzy. Wiem, że może to jakość tego filmu jest taka sobie. Światło jest przeokropne. Ja wyglądam tak, jakbym była opalona na żółto. A jestem blada jak naprawdę śnieg. W każdym razie dziękuję Wam i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa.